Tajemnicze podziemia, wykute w górach Słowich oraz pod zamkiem Książ, już od 70 lat rozpalają umysły badaczy II wojny światowej. Podstawowym pytaniem dotyczącym Lize jest kwestia jego przeznaczenia. W poprzednim odcinku omówiliśmy wątek przeniesienia niemieckiej produkcji zbrojeniowej. To oczywiście nie jedyna hipoteza. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnej, kwaterze głównej Adolfa Hitlera. W 1943 roku w obawie przed zmasowanymi nalotami Niemcy zaczynają przenosić swoje zakłady zbrojeniowe w bezpieczniejsze tereny. Jednocześnie klęska na Łuku Kurskim sprawiła, że zaczęto również myśleć o przeniesieniu Führerhauptquartiere, czyli kwatery głównej Hitlera z Wilczego Szańca w miejsce bardziej oddalone od frontu. W obszarze zainteresowań nazistowskich dygnitarzy znalazły się również Góry Sowie. Jak silne jest przekonanie o budowie na Dolnym Śląsku kwatery głównej Führera, świadczy choćby ten oto obiekt. Doskonale wszystkim znany żelbetowy bunkier na górze Osówka, dziś popularnie nazywany kasynem, ale jeszcze tuż po wojnie nazywany był przez Polaków Zamkiem Hitlera. Nazwa Zamek Hitlera oczywiście nie miała nic wspólnego z rzeczywistą funkcją obiektu. Świadczy bardziej o tym, co mówili i myśleli mieszkańcy Dolnego Śląska w pierwszych latach po wojnie. A co mówią naoczni świadkowie i zebrane materiały? O kwaterze głównej Führera wiemy z kilku źródeł. Po pierwsze, wspomina o niej zachowana dokumentacja Hauptsturmführera SS Siegfrieda Schmelzera, która szacuje wielkość kwater dla poszczególnych sztabów towarzyszących Führerowi. Dziś znamy te dokumenty jako dokumentację Schmelzera. Naczelne dowództwo wojsk lądowych, Oberkommando des Heers, 2,5 tysiąca miejsc. Naczelne dowództwo wojsk lotniczych, Oberkommando der Luftwaffe, 360 miejsc. Reichsführer SS, 230 miejsc. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeszy, Reichsministerium des Auswärtigen, 300 miejsc. Obiekt centralny przeznaczony dla Adolfa Hitlera i jego sztabu, 750 miejsc. Większość miała być ukryta pod ziemią. Dodatkowo z planów tych wynika, że kwatera główna Hitlera miała obejmować obszar ponad 10 km2. Tak duża powierzchnia była wynikiem funkcjonowania przy Hitlerze sztabów poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz nazistowskich dygnitarzy. W promieniu 25 km od kwatery miało być rozlokowanych aż 20 tysięcy osób, w tym wojska zabezpieczające. Po drugie, już w listopadzie roku 1943 Dolny Śląsk odwiedza adiutant Hitlera, Nikolaus von Below, który był odpowiedzialny za wewnętrzne sprawy kwater Führera. Wizytował on także rejon budowy między marcem a majem roku 1944. Jego relacje są dość zaskakujące. W planie, który w tych miesiącach krytykowaliśmy, była budowa wielkiej nowej kwatery głównej Führera na Śląsku, w rejonie Waldenburga, w skład której miał wchodzić także zamek Fürstenstein w posiadłości książąt Pless. Hitler bronił swojego polecenia i kazał ją budować dalej przez więźniów z kacetów pod zarządem Szpera. W ciągu roku dwa razy odwiedziłem ten obiekt i za każdym razem miałem nieprzeparte wrażenie, że ukończenia tej budowy nie doczekam. Po trzecie, minister uzbrojenia i amunicji III Rzeszy, Albert Speer, w swoich powojennych wspomnieniach także mówił o budowie na Śląsku kwatery głównej Führera. W 1944 roku zlecił Hitler budowę dwóch podziemnych kwater głównych, przy których zatrudniono setki niezbędnych specjalistów od budownictwa górniczego oraz tysiące robotników na Śląsku i w Turyngii. Na budowę schronów w Kętrzynie wydano 36 milionów reichsmarek. Na schrony w Pulach pod Monachium 13 milionów reichsmarek, a na zespół schronów Rize koło Bad Charlottenbrunn 150 milionów reichsmarek. Czyli mamy co najmniej trzy osoby, które wspominają o budowie kwatery głównej Führera w rejonie Wałbrzycha: Schmelzer, Speer i von Below. Wszyscy oni mówią o tym samym, co nie oznacza, że wraz z upływem czasu i pogarszającą się sytuacją na froncie wschodnim, plany te nie mogły ulec zmianie.
Oczywiście, jeśli mówimy o kwaterze głównej Hitlera, nie mogło zabraknąć położonego na Pogórzu Wałbrzyskim w odległości 20 km głównego terenu prac Schloss Fürstenstein, dawnej siedziby jednego z najbogatszych rodów Hochbergów von Pless. Fürstenstein, dziś znany jako Zamek Książ, trochę nie pasuje do pozostałych obiektów. Przede wszystkim nie leży w Górach Sowich. Jako jedyny położony jest znacznie dalej od pozostałych obiektów, no i jest zamkiem. Wiele wskazuje na to, że miał pełnić funkcje reprezentacyjne i rezydencjalne. Zamek Książ nadawał się do pełnienia tych funkcji doskonale, ponieważ mógł zapewnić należyty komfort nazistowskim dygnitarzom oraz odpowiedni splendor w ramach pełnionej funkcji reprezentacyjnej. Dodatkowo jego podziemia, w których właśnie jesteśmy, mogły zapewnić bezpieczeństwo przebywającym w nim gościom oraz mieszkańcom. Adaptacja Zamku Książ nie miała na celu tylko wydrążenia podziemnych bunkrów. Jej zakres obejmował także dostosowanie wnętrz pokoi i sal zamkowych pod wzór nazistowskiej stylistyki, niszcząc tym samym zabytkowe pomieszczenia. Po wojnie na temat prac prowadzonych na Książu wypowiedział się kasztelan, który mieszkał na terenie zamku przez całą wojnę. Cały parter z muzeum stał się kancelarią prezydenta Rzeszy, sekretariat i archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Inną część piwnicy otrzymała policja. Pokój gobelinowy i pokój włoski przebudowane zostały dla Hitlera, wyposażone w łazienkę. Z tunelu od pokoju gobelinowego zamontowano windę, tak aby Hitler przez nikogo nie widziany mógł udać się do pokoju. Zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez Piotra Kruszyńskiego, za tą ścianą miał być przygotowywany specjalny pokój oraz łazienka dla wodza III Rzeszy. Czy zatem w świetle tych doniesień oraz informacji przedstawionych w pierwszym odcinku jest możliwe, że naziści chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ulokować w Lidze część produkcji zbrojeniowej, a część wykorzystać na kwaterę główną wodza Rzeszy? Wiele wskazuje na to, że początkowe plany zakładały przeznaczenie Lidze na kwaterę główną Führera i towarzyszących mu sztabów rodzajów sił zbrojnych. Wysoce prawdopodobne jest również, że wraz z upływem czasu pierwotne plany mogły ulec zmianie i Niemcy mogli zacząć planować ulokowanie w sztolniach jakiejś produkcji zbrojeniowej. W czerwcu 1944 roku po interwencji Adolfa Hitlera prace w Lidze zintensyfikowano. W dostarczenie większej liczby więźniów do pracy zaangażował się osobiście Reichsführer SS Heinrich Himmler. Pomimo tego, że minister uzbrojenia i amunicji III Rzeszy, Albert Speer, był niezadowolony z zatrudnienia w tak ważnym projekcie niewykwalifikowanych więźniów z obozów koncentracyjnych. Taka sytuacja panuje do końca roku, jednak na początku roku 1945 zaczyna coś się powoli zmieniać. Niemcy czują powoli zaciskającą się pętlę wokół ich III Rzeszy. Zbliża się Armia Czerwona. Według relacji świadka spisanego przez Jacka Wilczura, członka Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, pojawia się informacja o demontażu i ewakuacji wyposażenia już zamontowanego w sztolniach w Górach Sowich. W 1945 roku pracowałem wewnątrz gór, w sztolniach. Tam wydobywaliśmy rury wentylacyjne. W styczniu i lutym 1945 roku hitlerowcy wydobywali wszystko na powierzchnię i składowali w pryzmach.
Jednak pomimo tego wiemy, że prace wciąż były kontynuowane. Niemcy niemalże do ostatniej chwili wierzą, że uda im się odwrócić losy wojny. Być może dzięki użyciu cudownej broni Wunderwaffe, a być może dzięki zawarciu separatystycznego pokoju z Amerykanami i Brytyjczykami i wspólne połączenie sił przeciwko Sowietom. Sytuacja na froncie wymyka się powoli spod kontroli. Pod koniec stycznia 1945 roku dowództwo nad grupą Armii A znajdujące się na Śląsku przejmuje feldmarszałek Ferdinand Schirner. W lutym niemiecka 17. Armia zostaje zmuszona do wycofania się nad Odrę. 12 lutego zostaje otoczony Głogów, a 15 lutego zamyka się pierścień okrążenia wokół Wrocławia. Piętnastego kwietnia do Berlina przybywa feldmarszałek Schirner, który próbuje jeszcze namówić Hitlera do opuszczenia Berlina i ukrycia się w górach. Feldmarszałek chciał, aby ostatnią twierdzą III Rzeszy były Sudety. Na ile brano pod uwagę wykorzystanie Rize? Tego nie wiemy. Hitler jednak odmawia. 15 dni później popełnia samobójstwo. W nocy z 8 na 9 maja na tereny Gór Somich i Wałbrzycha wkraczają oddziały Armii Czerwonej. Naziści uciekają, pozostawiając sprzęt, niedokończone prace i więźniów. Tak kończy się budowa Rize. Ale to nie koniec historii, bowiem tak rodzi się legenda Rize.